Now it's falling all around me. Children playing, having fun. This is season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Dzień czwarty! Zaczynamy odliczanie. Witamy wszystkich na czacie. Witamy, witamy, dziękujemy wszystkim, którzy potrafią się tak rano zmobilizować. Jest i Rebination. Goście, goście, goście jadą. Miłego dnia. Super wejście. O. Żeby nie było, incepcja. Oho, już bardzo. Melska mówi, że wysłałaś na moje nazwisko. Melska, ale ja wiem, że tam to duże ma być do kalendarza. A nie to wyrzucone. Spokojnie. Jeszcze nie opisałaś wszystko, jeszcze nie dotarło. Może przyjdziemy, co ta hrabina zrobi. Z jednorożcem w łóżku? Nie zawsze coś. Na szczęście kotek pilnuje. Pilnujesz pani? Kotek przyzwoitka. O, ja to oglądam. Taka nóżka. A rozumiem, że vlog was chciał. No przecież to z incepcją. Czyli ludzi. Szaleństwo. Vlogmas na Vlogmasie. Witamy w dniu trzecim. Jakoś. Później nagramy jingle. Tak. Hrabina godzina. Ale tego nie mam. Coś ci się fajnie śniło dzisiaj? Nie. Tak, ale nie pamiętam. Aha. Dobra, to sobie tu pooglądamy. Tu jest kotek. Tylko ciup, ciup. O, łapacz, snów zrobiony na zlocie. O. O matko. I Ani Joanna nie może znaleźć odpowiedzi. I tyle było z odstawienia klawiatury. Odpowiedź jest w dniu wysłania przeze mnie. A kawki z wróżką od tej strony wyglądają w ten sposób. Mamy sobie dużo świeczniszków. Rozłożone jeszcze karty. Kubeszek. Kubeszek mój vlogmasowy. Talerzyki vlogmasowe i śniadanko. Pomidorki najzacniejsze ever. O, proszę bardzo, jak pięknie. Co mi przypomina, że może wreszcie i tak trzeba iść po zakupy. Ale. Mały dylemacik. Dzisiaj nie, może jutro. Tak sobie myślę, czy nie warto by było się umalować. Ale mam nałożony krem, de la creme i olejek mam. Możesz przechodzić. Nie. Myszka. Ale ja nie, ja na siebie przecież mam. No tak, ale ja tam idę za ciebie. Możesz tak robić. To robimy inny ten. Ja nie mam twarzy dzisiaj. Ja, nie, no masz twarz jakąś, a ja mam tłustą. Chciała. Tłustą mam ze względu na... Co? No właśnie, kremy. Ale taki dzień kremowy też musi być. Why not? Trzeba się będzie coś umalować potem. Bo chciałam, mam godzinę przerwy. Jedynie. A chciałam wyjść dziewczynki kupić. A kurtkę muszę sięgnąć. Lecę sięgnąć kurtkę. Nie mam kurtki zimowej. Witam w moim domku góralskim. Z perspektywy góralskiej. Tak naprawdę lecimy. Trochę na miacho.
bo jeszcze tam bombek brakuje i różnych takich. Ja zgubiłam kurtkę i mam taką bardzo ciepłą, zamiast mieć taką pośrednią. Jak można zgubić kurtkę? No można, można. Spacerek, czy spacerek, załatwianie biznesu interesów różnego rodzaju, ale słońce jest ładne, bo jest słońce, a jest zimno i taka przejrzystość powietrza śliczna. Policja, jakby ktoś był zainteresowany. I parczek drobny. Fajny taki, nie? No bo taki ten. Mamy dużo. O, zobacz, jakie ładne świąteczne kwiaty. Biale. Ładne. Dużo białych domków, krasnali. I owieczek. A to są srebrne. Korony. Do robienia wianuszków i bombek. Ale patrzę, że moich dziewczynek nie ma. Teraz są bałwanki i aniołki. No. O, coś tu na dole jest. O, będziemy. Dziewczynki, małe latarenki są. Ale są też te punkciki, nie? Fajne. No te gwiazdki takie średnie. Podoba mi się. Jeszcze mamy christmasowe rzeczy. W Chińczyku. O, te są takie popierdółki. Popatrzmy. Nie. I okazuje się, że poczta naszym domem. Znaczy Dorota poszła na pocztę, a ja... A, jest poczta. Dorota poszła na pocztę, a ja siedzę. Pokażę wam, co kupiłam. Szybki hol z siaty. Mamy ozdóbki. Różową czapeczkę. Rękawiczki fioletowe. I różne rzeczy. A jeszcze tam parę różowych rzeczy na bombki. Nasz Rossmann. Bunkier to się nazywa, to kiedyś był Super Sam. Jedyny właściwy sklep w komunie. Taki łaseczek chłodny. Jeszcze dochodzą paczki na kalendarz adwentowy. Tak. Ale no to Dorota dołoży, ja tam nic nie wiem. Oczywiście, że dołożę, bo teraz, że tak powiem, wszyscy szaleją. Deadline. Deadline, jest. Tu się kalendarz dzieje, paczki przychodzą. Takie serduszka. Tutaj będziemy wieniec zdawiać dalej. Tu mam te na świece fajne. I tu jeszcze są takie aniołki. Cztery. Aniołki, bełki. Aniołki. Dwie na jedną choinkę, dwie na drugą. Na razie. O, takie są. Takie są słodziaki. Paczka jest iście unicornowa, zaraz zobaczymy co wewnątrz, w sensie pudełki. A tutaj ja mam, proszę bardzo, zacną ozdobę vlogmasowej świecy. O, unicorn. Jest zacna. Tu jest zacna siata. Siata unicornowa zawsze. Którą będę kradła jak zwykle, bo ja zawsze wszystkie najlepsze siatki wykradywuję na pocztę. Zgadza się. I... Żeby nie było, hrabina nie widzi. Oczywiście, że nie. Tadam! Lawciam. Lawenda. Słowa lawendy. Lawendowy. Tak, ale to paczkę zostawiamy do dołożenia. Tak. Nie? Co będę musiała zrobić tam? Super. No nie. Trudno. No pomierzaj wszystko, może porozdzielać. Nadmiar jest niedobry. Dobry jest! Wypluj to! W tym domu nadmiar jest dobry. Co to mam odpluć? A ja sobie jeszcze taki klimacik tu urządzam, świecący, bo światełki to ja lubię, bardzo. A Dorota walczy z wiankiem, no super, klimacik, bardzo.
to, jak co dzień otworzę kolejny od Was prezent w... Happy Holiday. Adwentowy. Happy Holiday. Otwieramy. Dorota coś tu pochowała. Zobaczymy. Prezenty na szczęście. Co tu jest? Lecz to nie wszystko. Mamy woreczek w pudełku. Wiem, że lubisz pudełki, także. Pudełki lubię bardzo. Także pudełki są super. Wolę woreczek numer 3. Mamy dzisiaj 3 grudnia. I patrzymy, co się w woreczku znajdować będzie. Teraz macie widok na tej kamery, to mnie widać. Tak. Mam. Mikołajowy tukopis. Tak patrzę, czy coś świeci, czy błyszczy. Ale nie świeci, nie błyszczy. Kartkę mam. Za to piszę. Yeah. Teraz będziemy Mikołajowym. Nie, bo to wiecie, czasem są jakieś ukryte. O, wiedziałam. Ale... Są ukryte opcje, po prostu świeci, błyszczy i dzwoni. Także to jest pierwsza rzecz. Patrzymy, co tam jest dalej. Super Christmasowy notesik. Zacny do spisywania różnych runicznych rzeczy. Super. I normalnie klimatycznie, Romeo. Klimatycznie, dokładnie tak. Czekajcie, bo ta kartka jeszcze się przyda. Mam śmietnik. I mam, czekajcie, o, świeczunki. O, jakie słodziaki. Pływające pewno. Czekajcie, mam jeszcze. Aha, to będzie Agaty sprawka, jak nic. Bo to są te takie słodkie słodycze, ale słodkie słodycze na święta, słuchajcie, jak najbardziej. Dużo mam słodkich słodyczy. Słodkich, cukrowych słodyczów. To jest jakiś tam przysmak z regionu i w ogóle. I mam jednorożcowy portfelik. A w nim. A w portfeliku. Dziewczynka, o, na choinkę. Proszę bardzo, ktoś tu mówił, że nie było dziewczynek, no. A już mam dziewczynkę. Aha, to jest zawieszka, a nie włosek. Dziewczynka na choinkę, nitka. Jakiś normalnie nitkową rzecz. I miłość nie pamięta złego, naklejeczka, ale bardzo ładna. Ale ładne. I jednorożcowy portfelik. Nasz rytuał dzisiaj. I tu mam jeszcze, ja naprawdę tą choinkę uzupełnię, słuchajcie, zobaczcie, ale zobaczcie, jaka piękna. Jaka piękna gwiazdka. Będę miała uzupełnioną choinkę w pioruny. Ale to będzie po prostu wszystko od jednorożców, fajnie, będzie jednorożcowa choinka. No, dokładnie. No i pakowanko są super gadżetki. Ja tak troszkę z prawa, super. Troszkę z lewa i wyszło jakieś cudnie. Jakieś pomieszanie, podobno nie wiem co. Ach, nieważne. Słuchajcie, co nam będzie potrzebne do dzisiejszego rytuału? Muzyczka. Niech stanie się muzyka. Niech stanie się znowu jasność. Jestem władcą muzyki, co stawia na jednym drzewie, dokładnie. Będziemy rysować na świecach żywioły, słuchajcie. Ogień. Woda, powietrze i ziemia. Ogień, woda, powietrze i ziemia. To będzie tu leżało. Dla przypomnienia, kolejność będzie taka, że zaraz sprawdzę. Będzie ogień, woda akurat. Wróć. W wietrze. Czyli dobra, narysuję Wam w dobrej kolejności, żeby wiedzieć, jak brać. Najpierw będziemy rysować powietrze, potem będzie ogień, potem będzie woda i ziemia. O, taka kolejność będzie brania świec, tak żeby się nikomu nie pomyliło. Wiedźma mówi, ja mam urodziną świeczkę, jak to napisać? Na każdej jednej świecy będzie jedna, ale to sobie zrobimy zaraz. Będzie nam potrzebny olejek. Tu masz w złotym. W złotym woreczku. Tak jest, proszę pani. Bazylka i cynamon. Bazylka albo cynamon. Ja sobie wybiorę cynamon i bazylkę sobie też mogę wybrać. Mam co prawda 4 podgrzewacze, ja tutaj ukradnę do innych celów. Bo sobie 4 długie świece zapodałam.
cztery długie świece sobie zapodałam, także słuchajcie, idą w szufladkę. Normalnie pod ladę poszły. Pod ladę. A jest piękny, cudowny widok. Mhm. Chodźcie ze mną do kuchni, bo mam kominek zapachowy, ale uwaga. Czy nie patrzcie na bałagan, to różne rzeczy, nie pozwolę wam, ale są resztki olejku w tymże kominku, więc trzeba to, wiecie, umyć. Jeszcze mam po świecy takiej fajnej, ale tak umyć. I to tam co mają się poniewierać resztki oleum werbenowego zresztą. Dzisiaj wykończyłam moich klientów. Nalewamy pełen. To się potem zmyje i lecimy zapuścić bazylię, bo bazylia gaszę nosem światło, może być bardzo ciekawym zapachem kominkowym. Odkryłam to azalisz przed chwilą. Tak to mało bazylii używam, przeważnie na żywo. Ale sobie wkropimy na ołtarzu światełki. A ja bazyleum wkropię. Ranka. Witam. Walczę dzisiaj z tym jednorożcem, a mu się ta gęba wielka ledwo w ten telewizor mieści. Ale witamy razem, bo jest to vlogmas jednorożców. Bo ja i mój JJ to para, że hej, hej. Juhu! Para, coś tam falling in love with you. Trzeci dzień vlogmasusa za nami. Vlogmasusy są najlepsze. Zapraszam na następne vlogmasusy, bo bez vlogmasusów rok będzie niezaliczony. Niezaliczony będzie. I jeszcze powtórzy wam to nasz Mikołaj, bo Mikołajek dobrze wie, czy dzieci były grzeczne. I wtedy świeci się. O tak. Dobranoc. Plusku, plusku, chlastu, chlastu, nie, mam rączek jedenastki. Już kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran. I coś tam natryskiem zraszasz czary swe wszystkie. Już czeka, aż wyschniesz. Inny pan! I to już bez filtra. Wylazłam z wanny.